They say this island will change you. That behind the beauty lies unspeakable darkness. You'll lose the ones you love. You're by your own goddamn self. Now here you are, trapped like a fucking rat. But if you survive, you will become a warrior. You wear the tatao. You feel the jungle around you. Every man you fight deserves to have his life taken from him. Let's go shoot me! You are me. Dzień dobry, bo dowiedzieć się, że który będzie ten film, witam w kolejnym już podejrzewam 8 odcinku z Far Cry 3. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do tego baru. You like what you see? Nie. I'm lonely. Want to play? You like burdelos. No burdelos. Tak, to jest to miejsce. Tak, Spready Gold. Dokładnie tak. To wchodzimy. Kurwa, kamienina. Dobra. Siadamy. O, jest i pan w białym. Pokaż to. Shut up about Snow White. Every time you tell the story we're playing. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. That's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in, if it's true. Hoyt would make quick work of a guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one, special. Oh, hi, right? Okay. What'd you say he'd look like again? All in. Nice play. Oh, dzięki, dzięki. I wychodzę, kurwa. Tak, prawdziwy. That's the guy from my vision. Cowboy. To was mój, no? He's gonna lead me to Keith and Oliver. No dobra. Myśleliśmy, że znowu brodnego nabiera postanowić niezauważony. That man's the key to this, I know it. Ciekawe, czy jak tamci piraci będzie mnie widział z kilometra. Can't let him see me. Citrus dipped up her attacks. Why? Bad blood. Hoyt offered fast money. Power. I would have done the same thing. Sasa Bobby, nie zobaczysz, dzieciu. I gotta stay on him. Did he spot me? No. No, we're good. I gotta keep up with him. Oh man, almost. Nothing out there but ghosts. You have that info about your Johns? I wrote it out. It's not that often I get to hold a pen. Did he spot me? No. Tak, to good. Już jest. Take him in Saru, get rid of him! Hey! Szkowi. Fucky, fucky, sucky, sucky. Those words interest you? I'm working tonight. We all are, baby. Aha, czyli tu też ludzie wasa wpadają sobie czasem. Dobrze wiesz. Gotta keep up with him. Przecież go widzę, no. Będzie się rozglądał. Alright, where's my fucking money? I'm sick. I don't fucking care, twerp. You're not holding out on me. I don't feel good. You want some medicine? Please don't. Take your medicine. Hey, mister. Co jebał jej? Haha, ja tego nie widziałem. Hmm? Tu strzelbę dalej mam. Chciałbym ją wymienić na famasiko mojego. Dobra, znowu staje. Widzisz, kurwa.
stay on him. Go widzę cały czas, no. Gotta cut down on the caffeine. Jebany, bez użycia rąk otworzy. No dobra, pójdę szybko sobie wymienię może brońkę. No dalej pani kurwa ekspedientki nie ma. Bo ekspedienta, no nie wiadomo. Dobra, wchodzimy. Ja zresztą wejdę do chaty i zmieść się z obcym. Kurwa, faktycznie jest. Jesus! I doubt it. 5 seconds. Jason Brody! Really? Yes! So you're Snow White. Yes, I never know. Which one gets me blown up? Pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. No dobra. Yes, young. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the Army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. Are you kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though. From the source. Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker. For me? He's the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, he's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capisce? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Okay, yeah, okay. I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt. Może ze skorpiona to wymienimy. A ze shotguna weźmiemy sobie tego famasika. No dobra, nic z chaty. To wychodzimy z chaty. Ball as long as it gets me closer to finding my friends. Dokładnie, o to chodzi. Jest, no nie ma. To gdzie ja mam kupić? Maybe Dennis knows more about Hoyt. Calling to Dennis. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Skoczyć tu mogę. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Volker. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island. It comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. No dobrze wiedzieć, no dobrze wiedzieć. Okay, I'll be careful. Ja chcę coś kupić w sklepiku. Mogę? Nie mogę. No może zróbmy tak. Bo ja chcę coś. Ja tu wymienić na famasik, więc może się tepnę i może się zresetuje i będzie tu sprzedawca czy coś. Jakiś merchant. Nie ma. Aha.
super. Dobra, to idziemy najpierw. Tequila sunrise. Pewnie odporność. A w sumie faktycznie może to być przydatne. Nie mówię, że nie. Ale najpierw to może sobie zróbmy. To jeszcze jakaś misja małpiej figla, ale to może w następnym odcinku czy coś. Mogę. Oczywiście sobie zrobimy więcej, tylko na razie nie mam. Zróbmy sobie tych specjalnych strzał Maxa. No i dobra, idźmy do tego tequila sunrise, żeby zrobić to. To bym posteruneczek i chyba marsz radiowy i zrobimy, zacznijmy. Bo tam marsz radiowy jest obok tego praktycznie chyba, nie? Dokładnie. Więc sobie zrobimy posteruneczek, marsz radiowy i uda mi się do tego miejsca, gdzie pan Willis Huntley, chyba czy Huntley Willis, możemy zobaczyć to gdzieś. Nie, na razie nie. Ale on chyba Willis. Ten pan Willis sobie... no, tam gdzie nam kazał pójść i chyba jakąś plantację spalić. To pozbierajmy faktycznie tych szkarłatnych liści. To w każdym razie może nam się przydać, skoro mamy to spalić. Umiejętności, bo mamy z dwa punkty. Zajmujemy odporność, jeszcze umiejętność. Tam tytuły rzeczywiście się trochę powiększa, bo to trochę śmieszne, że ulepszamy sobie, bierzemy jakieś umiejętności i nam się tatuaż powiększa. No ale co? Taki był zamysł twórców. Mamy ciężko zbrojnego. To nam trochę komplikuje ten cały tutaj proceder nasz. Niby na razie jest 4, ale czy będzie 4, to wątpię. Widzicie? To Mickey so useless. Dobra, weźmy tu strzelbę, skoro już mamy. Ciężko zbrojny został. Ale jeszcze paru dojdzie. Leży. Ej, ten shotgun jest jednak dobry. Niby shotgun na snajpa. Moce.
rozpadała jeszcze. No uda, o kurde, ile tu trupów. Ale koks. No dobra, co tam wszystkie przeszukać. Ale siana będzie. W sumie mógłbym Mikała chodzić, bo to idę bez różnicy, bo i tak zaraz wymieni na Famasa. Czekałem chwilę, bo wytworzę sobie tych strzał. I uzupełnię koktajla. Dobra. Chyba, że jest to nie chcemy. O, lotnia. I szybko przemieścimy tam. Albo spróbujemy chociaż przybliżyć się. Ciekawe, czy w ogóle to było bezpieczne tylko lotnią w deszcz lecieć. Myślę, że nie. Przybliżyliśmy się do naszego masztu. Ten optyczny ole fajny. A, jelonki, ale ja już ich nie potrzebuję. O, to czekać, tam jest woda? O, to sobie drekiny może popolujemy, żeby portfolio zwiększyć. Fajnie będzie. A, z tej strony. No dobra, tak się dziwię, czemu on nie wchodzi. Się spierdoli na sam dół. No dobra, i to przy ostatniej drabince to już największy ból. Masz radiowy. Uuu, to już dwa.
posterunki są. Ale my lecimy do bieżącego celu. Na szczęście trolki w jego stronę nie ma. Jeszcze o. Naprawdę, naprawdę. Zanim tam pójdziemy, to jeszcze wytwarzanie przedmiotów. Zrobię sobie jeszcze te dwie ognioodporności. Nie, co? A nie mogę. I reszta. Dobra. To udajmy się w tamto miejsce. A już mnie widzę. Cyk, 16 dolców na szlugi. Cyk, okulary przeciwsłoneczne. Ledwo. Dobrze, to sobie ulepszyłem, że te mikstury tam dodają chyba 6, dodają już leczą 6 tych. Pasków. Gotta try the flamethrower. Tylko kurde się boję, że mi ściągną za copyright style. Co, jesteśmy z powrotem. No, żeby ci gra. Ale kamieniem rzuciłem, dobra. Niech się tam pozabije. Podpalmy te kawałeczki. To się potem poniesie. Yes, I love this thing. O, zajmie. Tego słowa potrzebuję. Niech się tak, wiesz, podpali mleko, to reszta się tak zajmie. Kurwa, przepięknie. Tylko wybuchy słychać. That's one down. A wczoraj 20 kwietnia, wesa. Three more to go. Awesome. Yeah, but not a good one.
No mama co? Mogę i was spalić. Strzałowe. It's number three. Man, I love this thing. Dobra, trzy spalone. Jeszcze dwa. I łódź oczywiście. Łodzi można zapomnieć. Albo można zrobić jeszcze tak, patrzcie. Coś pięknego. And number four goes up in smoke. Number five was totally worth it. Się wczułem za bardzo. Fajnie, bo jak nie musiał palić ich od nowa. Fajnie, bo jakby chociaż dali tylko demonetyzację, nie ściągali cały odcinek. No, do trzeciej wioski rybackiej. Co to było? Chyba zaraz wejmę łuk, panowie. Nie spróbuj szczęścia w spelu. O, ciężko zbrojny. Dawaj RPG. Yeah, this is the insult. That's one down. That's it. I'm out of here. So far, we see. Dobra. To co, widzę, masz jeszcze sobie postroneczek jebnie. O, i przy okazji... To zlutujmy to z tych skrzyneczek. Przy okazji sobie weźmiemy tam... Narkinę populujemy, żeby portfolio było większe. O, jest Willis Hunt. Ale to był taki samochód w GTA, to był podobny do Range Rovera. A, myślałem, że...
zwłoki, że tak położyłem go do spania. Dobra, i ruszamy do posterunku. Człowiek zwany Hoyt, porozumiem z Wilson, no ale to w następnym odcinku. W tym już tylko sobie zrobimy ten posterunek, złapiemy parę rekin, albo jeszcze posterunek rekin. Nie, jeden chyba wystarczy. Posterunek i skończymy ci jeden. Oj, wypuściliśmy niedźwiadkę. Leczanko przed niedźwiadkiem. Go załadujemy zaraz. Aha! Ej, no to jest... Ej, to było akurat... No ale co, urwałem, odbiłem posterunek, więc powinniście zaliczyć właśnie ten posteruneczek. Dokładnie tak. O, widzę, że laptop, słyszę laptopika już. Tak jest, karta pamięci. Fenomenek, 250. Na krokodilo, o kur. Takie recepty wymyślimy. No dobra, na rekiny tym razem lecimy. O, motorówka. To się nam przyda. Płynimy tam, gdzie są rekiny. A mógł człowiek wcześniej te rekiny. Jednego albo dwa więcej zabijmy. Musi teraz spływać. Obym miał żółte rośliny, ale pewnie nie mam. O kurde, dobra, to jest blisko. Łukiem? Ej, miebnięty?
trzyma portfel. I powiększony portfel, czyli już szple portfel, teraz plecak z obiektem mikstury. Już Rare. Tu A Pantera. I tu Tygrys. Dobra. No co to? No dobra, widzę. Tutaj na motrówce, tym pięknym widoczkiem na jakąś drugą wyspę, skończymy sobie ten odcinek. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, to tyle na dziś, także siema, na razie, cześć.